Powiat Dębicki będzie realizował w Jodłowej, Górnej, Jodłowej Dolnej dwa odcinki chodnika. Jeden o długości ponad 600 metrów, drugi około 1,2 km. Pierwszy o wartości około 800 tysięcy, drugi o wartości prawie 3 miliony. Także bardzo duża inwestycja, około 2 km chodnika za prawie 4 miliony. Pierwszy odcinek dość prosty, bez jakichś specjalnych takich elementów budowlanych. Natomiast drugi będzie to nie tylko chodnik, ale będzie to również zatoka Kiss and Ride. Będzie to doświetlone przejście bezpieczne, no i przede wszystkim bardzo dużo koszowania, bardzo dużo nasypów, bardzo dużo takich elementów budowlanych, pomocniczych, żeby wzmocnić ten chodnik ze względu na trudny teren. Jest to element większego zadania pięcioczęściowego, który realizujemy w kilku gminach powiatu dębickiego. Szanowni Państwo, mieszkańcy gminy Jodłowa, a przede wszystkim miejscowości Jodłowa Dolna i Jodłowa Górna. Długo wyczekiwany chodnik za kilka miesięcy stanie się faktem i będziemy mogli po nim chodzić. Na pewno usprawni naszą komunikację między miejscowościami, ale przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo każdego mieszkańca, wszystkich uczestników, ale przede wszystkim dzieci, które uczęszczają do szkoły, do kościoła w jednej czy drugiej miejscowości. W Jodłowej powstanie ogólnie chodnika na łączną długość blisko 4 km. Pierwszym chodnikiem, który będzie realizowany, to chodnik w Jodłowej Górnej, który będzie rozpoczynał swój ciąg od szkoły podstawowej wraz z parkingiem Kiss and Ride do przystanku za zakrętami. Drugi odcinek to będzie odcinek od cmentarza w Jodłowej Dolnej do przystanku przy rzeźni. To odcinki, które będą finansowane z programu inwestycji strategicznych Polski Ład. Starostwo powiatowe mogło uzyskać dofinansowanie dzięki wsparciu takich osób jak minister Rafał Weber, poseł Krzysztof Sobolewski oraz poseł Jan Warzecha. Dzięki tej łącznej współpracy możemy im finansować i realizować bardzo duże zadania. Kolejnym odcinkiem chodnika w Jodłowej Górnej będzie odcinek, który prowadzi ze szkoły podstawowej numer 2 w stronę granicy Jodłowa-Kowalowa. Ten odcinek to ponad kilometr i będzie on finansowany z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Mam nadzieję, że do wiosny 2024 roku oba odcinki chodnika powstaną i będziemy się mogli cieszyć inwestycją. Dodam tylko, że ta inwestycja była bardzo długo wyczekiwana przez mieszkańców. Wszyscy o niej mówili, a to właśnie zarząd powiatu dębickiego obecnej kadencji na czele ze starostą Piotrem Chęćkiem, Adamem Pieniążkiem postanowili wybudować ten chodnik w najdalszym odcinku i na dalszym zakątku powiatu dębickiego, z czego jestem bardzo szczęśliwy i mam nadzieję, że mieszkańcy również będą zadowoleni po realizacji i będą mogli się cieszyć spacerami w niedzielne popołudnia wraz ze swoimi dziećmi.